Witamy serdecznie kolegów hodowców. Dzisiaj mamy przyjemność gościć u kolegi Arkadiusza Koniecznego w Tarchałach Wielkich. Przyjechaliśmy po odbiór gołębi, które będą losowane dzisiaj właśnie tutaj u Arkadiusza w Tarchałach. Wszyscy hodowcy, którzy zakupili zioła kolegi Arkadiusza w naszym sklepie, biorą udział w losowaniu 18 gołębi, które kolega Arek przygotował specjalnie na tą okazję. Ja bym chciał na wstępie Arkowi serdecznie podziękować. Jego gołąb tutaj z gołębi lotowych, którego mi podarował, okazał się pierwszym lotnikiem oddziału Czarnkowsko-Wieluńskiego w tym roku. Także Arku, dziękuję ślicznie za piękny materiał. Tutaj jeszcze odnośnie właśnie gołębi Arka. Kolega Jerzy Sokołowski wygrał w tym roku lot finałowy na WG Małopolska i to jeszcze z wyprzedzeniem około 20-minutowym kolegi Arkadiusza gołębiami, znaczy z dwóch oryginałów od kolegi Arka. To było podwiat jeszcze, 460 km pod wiatr. 460 pod wiatr. Mało tego, to był gołąb, który pochodził, jeden z rodziców pochodził właśnie z losów. Z losów. Które losowaliśmy tam kilka lat temu. Także Arku, może byśmy zaczęli losowanie, może byś losował, a ja bym tutaj, może tutaj byśmy postawili, żeby koledzy mieli tutaj transparentny widok. Pierwszy gołąb to jest 099, 19 rok, 55-38. Dobrze. O, pani. Pani Grażyna Szafrańska, Kłomnice. Może będę przypinał od razu, tak? Żeby... O, możemy to zrobić. Tak, tak, będziemy tak, się tak, mylić. Dobra. Kolejny gołąb to jest gołąb 55-32. Pan Jerzy Szof, miejscowość Nędza. Dobra. Żeby się nie pomylić, jedziemy następnym. Kolejny gołąb 55-30. Tak, to mam wziąłem. Pan Tomasz Przybyła, Niegownice. 55-36. Proszę, o, pan Artur Przyrębski, miejscowość Płoty. 55-24. Pan Piotr Majewski, miejscowość Wierzbica. 55-04. Pan Mariusz Warszawski, Bydgoszcz. 55-23. Krzysztof Dzierżak, Lublin. Jest ten, tak, dobra. Kolejny gołąb 55-31. Pan Marcin Wrona, Gorzyce. Gorzyce są koło mnie, ale to nie te Gorzyce. Pan Tomasz Czyrka, Rawa Mazowiecka. 55-14 numer gołębia. Kolejny gołąb 55-33. Pan Kamil Blank, Żyrardów. Cała Polska. Cała Polska. 55-25. Eugeniusz Maciosek, Glinica. 55-15. I może z dołu byśmy to gdzieś przemieszali te losy. No i ciekaw, kogo wymieszał. Paweł Grabiński, Pawonków, miejscowość. Kolejny gołąb 56-00. Piotr Łosiński, Karsin.
5538. Numer groszki. Dokładnie. Najsławniejszego gołębia kolegiarka. Dawid Stefaniak, Sieniawa. 5534. Pan Piotr Tomaszewski, Pawłów, miejscowość. 5513. Pani Malwina Adamska, no. Miejscowość Piątek. Druga pani. Druga pani. Pani jest. 5535. Wacław Biela, Sułkowice. I ostatni gołąb to jest 5507. I to jest Grzegorz Piskorski, Nysa. I to mielibyśmy wylosowane wszystkie gołębie. Bardzo serdecznie dziękujemy koledze Arkadiuszowi za przygotowanie fajnego materiału tutaj dla kolegów hodowców. Okaże się za parę lat. Okaże się za parę lat, ale dziękujemy ślicznie za przygotowanie takiej promocji. My ze swojej strony również dziękujemy bardzo wszystkim hodowcom, którzy zaufali nam tutaj, zaufali również ziołom Arka. No i postaramy się co roku powtarzać takie akcje, żeby tutaj koledzy hodowcy też coś mieli dla siebie. Można przetestować te gołębie tak samo jak pan Jerzy Sokołowski, któremu udało się wylosować gołębia, który powiedzmy przyniósł mu wiele radości. No i wymierne tak samo skutki finansowe miała ta decyzja, że zakupił zioła do niego dla kolegi Jerzego na plus. Także wszystkiego dobrego życzymy kolegom na przyszły sezon już lotowy, bo ten się skończył. Mamy nadzieję, że tutaj koledzy będą korzystali również z ziół kolegi Arkadiusza. No i że tutaj w przyszłym roku uda nam się spotkać również z kolegą Markiem i wylosować również wspaniałe ptaki. Także dziękuję ślicznie, Arku, jeszcze raz. Dziękujemy. Dobry lot. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.